Witam, obiecałem wam, że o martusi zrobię osobny odcinek i dzisiaj sobie omówimy jej tweety. Dlaczego? Ponieważ w wątku, który już słyszeliście zapewne w Polsce na szalom ostatniej, zapraszam do obejrzenia, wypowiedziała się na temat swojej relacji z rodziną, na temat jej funkcjonowania, na temat e, nie chcę powiedzieć roli, ale tutaj nie ma innej opcji, którą pełni. Zanim jednak zaczniemy, przypominam, mamy do czynienia z typową pilowczynią, która jest dodatkowo zadeklarowana. Innymi słowy, kanwa women are weaker, smaller, and less intelligent i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy mówią, że Martusia ma wręcz podejście masochistyczne. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ będzie nam to w niedalekiej przyszłości potrzebne. Moi drodzy, przeczytajmy sobie to co mamy. Po co w ogóle idziesz się z nim spotkać, prymitywie, skoro nie potrafisz nawet wysilić się na tak drobny miły gest? Mniej więcej tak wygląda przygotowanie do randki. Ja na pierwsze spotkania z moim narzeczonym za każdym razem kupowałam nowy outfit. Okej, okay, przypominam, że ta laska deklaruje, iż wyznaje Redpil. Pilowcy, przynajmniej z tego co mi cały czas jojczą po wszystkich możliwych moich materiałach poświęconych pilowi, rzekomo nie dbają o to co kobieta nosi, jak wygląda, czy kupuje coś i nosi raz, drugi, trzeci, dziesiąty, dwutysięczny, tylko dbają o to co ona sobą reprezentuje. Jak oni to mówią, co przynosi do stołu? Zmierzmy ją teraz miarą pigułkową. Co przyniosła do stołu? Za każdym razem, kiedy ją widzimy, ma nowy, jak ona to mówi, outfit. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że gówno w papierku jest dalej gównem w papierku. I Martusia w nowej sukience jest e, też cały czas Martusią, tyle że w nowej sukience, co z tego? Ale okej, okay, na pewno jakiś teraz pilowiec się wyrwie i napisze Lepszy, ale nowe fatałaszki oznaczają, że kobieta jest w stanie zarobić na nie. Co do zarobków, to na razie nie zniszczę waszych dziecięcych marzeń. Powiedzmy, że to jest e, na taki ostatek crème de la crème. Tymczasem posłuchajmy sobie dalej, jakie to kwoty na te nowe outfity leciały. Lol, 70 złotych to i tak symboliczna kwota. Nie sądzę, żeby dla przeciętnego człowieka stanowiła problem. Potrafiłam dla niego zamawiać sobie sukienki po cztery stówy za wszystkie moje oszczędności, żeby tylko nacieszyć jego oczy. Jeśli się naprawdę chce, to wszystko można. Raz kolejny mamy zapewnienie, Martusia dba o wygląd. Potrafi przepierdolić nawet cztery stówy, żeby mieć nową sukienkę. Oczywiście, że rzekomo tylko i wyłącznie po to, żeby się podobać swojemu facetowi. Nieby fajnie wszystko spoko, tylko porównajmy to po raz kolejny z ideologią Pila i tak ja cały czas będę porównywał Martusie z ideologią pilowców. Z jednego prostego powodu. To jest jej ideologia, którą rzekomo deklaruje, że wyznaje, a mój własny system wartości osobisty najpewniej określiłaby jako lewacko komunistyczny. Zatem, po raz kolejny, zajrzyjmy do ideologii pilowców. Co pilowcy mówią na temat tego, że jest sobie kobieta i kupuje różne szmatki? Chyba nikt z was nie będzie zaskoczony oni to potępiają. Według pilowca kobieta nie ma być tak zwanym przez nich szonem czyli chodzić ubrana od stóp do głów w drogie rzeczy, podczas kiedy jej facet się urabia po łokcie tylko powinna poświęcić się całkowicie zazwyczaj komfortowi życia i pracy faceta. Prosty przykład dla tych, którzy mają problem ze zrozumieniem: wraca facet z pracy. Kapciuszki przygotowane, ciepły obiad na stole, żona patrzy, jak mąż je, jest cała zadowolona, przynosi mu herbatę, przynosi mu piwo, czy też wino, zależy jak woli. W międzyczasie dom posprzątany, wszystko ugotowane, dzieci wybawione, a mąż, niczym dobry duch i praktyczny despota, siedzi sobie i odpoczywa. To jest wizja pilowców. A teraz y, Martusia. Martusia ubrała kieckę. Wow. Ale wiecie, jest dobrze, jest balans w przyrodzie, ponieważ na każdą taką Martusię pilową na całe szczęście znajdzie się jedna, w mojej opinii, normalna Marta. Ona Martusiu odpisała bardzo pięknie. Ja za 70 złotych mam jedzenie na tydzień. Za cztery stówy na cały miesiąc, więc dla wielu osób to są ważne pieniądze. Szczególnie, że przeciętny Polak posiada również samochód, kredyt i inne opłaty, które cały czas drożeją. A przypomnę, że przeciętny Polak nie zarabia jakoś dużo. Innymi słowy, mamy tutaj pierwsze pukanie do drzwi Martusi od normalności. Mam nadzieję, że nie muszę wam tego mówić. Normalny człowiek nie wydaje w chuj pieniądzów na szmaty, ponieważ są przede wszystkim inne wydatki, a po drugie, ludzie mają zainteresowania, hobby. Chcą gdzieś jechać, coś zobaczyć, coś ugotować, czy na przykład spędzić fajnie czas. I nie wiem jak dla was, panie, wypowiedzcie się kobiety, którym nie oglądacie, dajcie znać w komentarzach, ale ja wychodzę z założenia, że zamiast wydać pięć stów na szmatkę, to fajniej by było gdzieś na przykład pojechać. Coś zobaczyć, zwiedzić, czy wypocząć. W każdym bądź razie powiedzmy, że Martusia nie przeżyła za dobrze spotkania z rzeczywistością i odpisała tak. Sugerujesz, że żyjesz za 10 złotych dziennie w dodatku w dobie dwucyfrowej inflacji? Coś mi tu mocno nie gra, zwłaszcza, że potrafiłam ogarnąć te cztery stówy mając 16-17 lat. Tak Martusiu... Tak się składa, że normalni ludzie nie wydają codziennie pieniędzy. Zastanawiasz się pewnie, jak to robią? No cóż, idą sobie do hipermarketu, kupują składniki, idą sobie do domu swojego własnego, wchodzą do kuchni, to jest takie pomieszczenie z różnymi palnikami, z takim dużym, dużym białym pudłem to się nazywa lodówka tam się chowa jedzenie, potem się otwiera, kładzie na blat, robi różne rzeczy z nim, Potem się kładzie na kuchenkę, gotuje albo się piecze, zależy jak co, gdzie. I wtedy, uwaga, to jest najtrudniejszy moment robi się go więcej niż na jeden posiłek. Kiedy jedzenie wystygnie teraz uwaga, uwaga, skup się wsadza się go do lodówki, i następnego dnia podgrzewa się kolejną porcję. Tym pięknym sposobem wydaliśmy raz kwotę, żeby lepiej się liczyło. 70 zł, te 70 zł, jako że jemy przez następne parę dni, dzielimy na liczbę dni, i w tym pięknym zakresie wychodzi nam dycha. Ale uwaga, uwaga, Martusia dostała kolejny komentarz z zapytaniem, tym razem od mężczyzny, czyli wiadomo, z punktu widzenia pilowców, to jest osoba o wiele bardziej ważna. A zatem Martusia powinna w trybie natychmiastowym mu odpowiedzieć, a najlepiej od razu przeprosić, że gada bzdury. No cóż, niestety tego nie mieliśmy, ale on napisał tak. Tak, większość ludzi wydaje 500 złotych miesięcznie na kedzenisy. Wystarczy rozsądnie robić zakupy i nie opierać swojej diety na mięsie z marketu. I jak ogarniałaś te pieniądze? Dostałaś od babci czy tatusia? To jest bardzo ważne pytanie, które też chciałbym zadać Martusi, i pewnie spodziewaliście się, że orędowniczka przede wszystkim pila, ale także wolnego rynku, libertarianizmu itd., tak itd., tak to na pewno zaczęła zarabiać. O już wiem, na pewno stoisko z lemoniadą otworzyła. Ale nie, niestety, moi drodzy, to jest ten krem de la creme, który obiecałem. To bardzo ciekawe, ponieważ u nas w domu na dwie osoby idzie na jedzenie miesięcznie lekką ręką dwa tysiące złotych. I trudno mi sobie wyobrazić przygotowanie pełnowartościowych posiłków za jedną czwartą tej kwoty. A pieniądze odkładałam ze świąt, urodzin, imienin, dni dziecka i innych Wielkanocy. Mmm, argument anegdotyczny, moje ulubione. A jeszcze zmieszane z tym, że uwaga, uwaga, Martusia dostaje pieniądze od rodziców, dziadków, czy wszystkich różnych z rodziny. Czy jest to bardzo libertariańskie? E, według mojej opinii w żadnym wypadku. Czy jest to pilowe? Oczywiście, że też nie. Wiecie co mnie bawi? Z punktu widzenia pila mamy tutaj osobę, która tylko i wyłącznie bierze. Nic nie przynosi do stołu. Mamy kobietę, która umie się ubrać w kieckę. I co poza tym? Dostaje hajs. Czy potrafi go w jakikolwiek sposób zainwestować, zwiększyć swoje umiejętności, poszerzyć zakres swoich horyzontów? No nie, kupuje nowe ubrania. Rozmówca dokładnie to samo jej powiedział. Czyli dostawałaś hajs od rodziców i dziadków, które mogłaś wydawać na głupoty, bo rodzice cię utrzymywali, i wypominasz osobom studiującym i pracującym na siebie, że nie będą co randkę wydawać stówy na jakąś szmatę? Na co Martusia próbuje się ratować. Sugerujesz, że dorośli ludzie nie dostają kopert na święta ani urodziny? A co to są księża, żeby dostawać koperty? Mamy kolejne piękne wyjaśnienie, tym razem Magdaleny. Tu nie trzeba nic sugerować. Cała masa ludzi żyje z miesiąca na miesiąc i nie może sobie pozwolić na rozdawanie pieniędzy na prawo i lewo. Jakby ktoś zapomniał, to przypominam, Magdalena wyjaśniła redpilowej libertariance, przynajmniej zadeklarowanej, że pieniądze przede wszystkim nie rosną na drzewach, a po drugie trzeba je wydawać z głową. Ale nie z głową w dupie. Jednak wiecie, co najbardziej zatrważa ostatnia odpowiedź. Wszyscy dorośli z mojego otoczenia je dostają. Myślałam, że większość tak ma. Rodzice dają dziadkom po dwieście trzysta złotych na urodziny, dziadkowie im tak samo. Podobnie z ciociami i wujkami. Taki jest chyba zwyczaj. Po pierwsze, chyba wszyscy się zgodzimy, że Martusia żyje w bańce. Po drugie, wychodzi na to, że rzekoma dziennikarka, rzekoma zadeklarowana libertarianka nie ma zielonego pojęcia o tym, jak wygląda zwyczajne ludzkie społeczeństwo, a tym bardziej jaką rolę w nim odgrywają zobowiązania finansowe. Już z litości nawet nie wspomnę, że nie umie liczyć, bo wychodzi na to, że skoro ludzie dają sobie nawzajem po 300 zł, na urodziny itd. To znaczy, że w sumie nikt nie ma pieniędzy, no bo skoro Martusia dostaje 300 zł, to by musiała je zachować w razie, by inna osoba miała jakieś urodziny czy cokolwiek innego, żeby jej wręczyć 300. Na marginesie, dawanie komuś pieniędzy na prezent jest przejawem największego możliwego braku kreatywności. To tylko pokazuje, że nie wiesz nic o danej osobie i nie jesteś w stanie wymyślić, co by jej dać, co by ją ucieszyło. Podsumowując, mamy tutaj osobę, przynajmniej tak się nam Martusia pokazała w tych tweetach, która, za przeproszeniem powiem popilowemu i kucowemu, żyje i żre. Martusia, przynajmniej według tego co nam pokazała, żyje z latyfundiów i dobroci innych członków rodziny, a zamiast doprowadzić siebie do takiego momentu, w którym są jej członkowie rodziny, bo zgaduję, że skoro ich stać wydać te 300-400-500 zł, to znaczy, że są bogaci, że mają jakiś poziom zarabiania i nie zdobyli go grając w kółko i krzyżyk czy postując gówno na Twitterze, tylko ucząc się, edukując, rozwijając i myślę, że zadeklarowana libertarianka, a tym bardziej pilowczyni, no raczej powinna iść ich śladami. Czy z punktu widzenia pilowego, Martusia jest atrakcyjną osobą, atrakcyjną partią na rynku matrymonialnym? Tak to powinniśmy nazwać. Przepraszam bardzo, takimi określeniami operują pilowcy. Z całą stanowczością, porównując ją do standardów pigułkarskich, musimy powiedzieć, że nie. Martusia na podstawie tych tweetów pokazała, że jedynie przepala środki finansowe zdobyte przez rodzinę i nie generuje z tego powodu żadnego zysku ani nic nie przynosi do stołu. I myślę, że najlepiej, jak na ironię, podsumuje sama siebie Martusia, ponieważ napisała takiego tweeta kiedyś. Dzisiejszym młodym Femoidom z bogatych domów trudno przerzucić się z życia w luksusie za pieniądze tatusia na skromne życie na własny rachunek, bo to wiąże się z wysiłkiem, a do tego brakiem sojowego latte za 30 zł do każdego śniadania oraz najnowszego iPhone'a co roku. I wiecie myślę, że taką wisienką na tym torcie z gówna jest fakt, że ona ma profilowe z iPhone'em. A teraz na sam koniec, jak już podsumowaliśmy to popilowemu, moja własna interpretacja, moje własne słowa. Moi drodzy, ja mam wrażenie, że Martusia nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest uprzywilejowana. Nie mam tutaj na myśli koloru skóry, mam na myśli sam status majątkowy. Większość ludzi, aby zdobyć odpowiednie latyfundia, żeby zabezpieczyć swój byt w takim stopniu, jakim ona ma zabezpieczony, musiałoby się urabiać po łokcie. Większość ludzi ma gigantyczne wręcz problemy, nie tylko finansowe, ale także osobiste. Dla Martusi największym problemem jest, czy na każdą inną randkę ma osobną kieckę. I tak to jest jej problem, ponieważ, spoiler alert, większość facetów ma w dupie, co masz na dupie. Według mojej skromnej opinii, ta kobieta zachowuje się jak dziecko. A przypominam, nie jest dzieckiem. Nie jest szesnastoletnią gówniarą, jest dorosłą kobietą. To generuje bardzo poważne problemy. Nie tylko dla niej, chociaż też co widzimy właśnie po tej wymianie zdań, którą wam zaprezentowałem, ale przede wszystkim dla otoczenia. Ponieważ tak się składa, że przynajmniej według mojej opinii, Martusia zawsze będzie od kogoś zależna, ponieważ zawsze ktoś tą kasę dał, zawsze ktoś się zajął, zawsze ktoś się zaopatrzył. I myślę, że najgorsze nie jest to, że Martusia taka jest. Ponieważ jest w różnych takich lasek, które mają dokładnie takie samo podejście, problem leży w tym, że nikt ze środowiska, które rzekomo właśnie stara się propagować lepszą wersję siebie, jej o tym nie uświadomił. To jest według mojej opinii bardzo ważny problem, ponieważ środowisko, którego piewcy starają się robić fikołki, że... Oni propagują lepszą wersję siebie, samorozwój, to, żeby kobiety reprezentowały sobą coś więcej, równocześnie nie zdaje się jakoś upominać Martusi, żeby wymagać od niej tego samego. Martusia jest wręcz głaszczona po głowie, zwłaszcza kiedy za każdym razem powie, że kobiety są niżej od mężczyzn, że kobiety to powinny mężczyzn słuchać. Wiernie jak najlepiej. To oczywiście rodzi sugestię, że może jednak właśnie w tym całym pilu nie chodzi o samodoskonalenie się, jakieś tam bzdury inne. Tylko może właśnie chodzi o to, co Martusia mówi. To jest moje osobiste spojrzenie na ten temat. Zapraszam jak zwykle do dyskusji. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Hej, hej.